To jest dzieło życia, opus vitae profesora Ściuckiego. To oczywiście dzieło powstało współpracą z partnerem węgierskim, ale pomysłodawca, spiritus movens tego dzieła było od początku profesora Ściuckiego. Andrzej Dudycz był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych humanistów europejskich drugiej połowy XVI stulecia. Miał żywot bardzo barwny. Biskup katolicki, ożenił się i musiał porzucić stan duchowny. Zwolennik katolicyzmu potem opowiedział się po stronie radykalnej reformacji. Napisał mnóstwo listów do osób wysoko postawionych w ówczesnej hierarchii europejskiej. I te listy rozproszone były po różnych kodeksach i w różnych miejscach się znajdowały. I trzeba właściwie i olbrzymiego poczucia czasu i olbrzymiej dociekliwości, licznych podróży, żeby te listy zebrać w jednym. W tej szafie znajduje się korespondencja Andrzeja Dudycza. W sumie 1300 listów pochodzących z czasu 35 lat życia Dudycza. Mniej więcej tyle samo czasu trwała praca nad wydaniem korespondencji. Każdy z listów ma swoją teczkę, w której zgromadzone są wszystkie dostępne dziś wersje tekstu. Te teksty były szukane w ponad 40 bibliotekach w całej Europie. Czasami mamy autografy Dudycza czy jego korespondentów. Wtedy jest luksusowa sytuacja, po prostu trzeba je odczytać. Natomiast czasami mamy kopie z trzeciej, z czwartej ręki, kopie pełne błędów. Także wtedy ten tekst listu można odtworzyć, jeżeli się zestawi te odpisy właśnie zgromadzone w różnych bibliotekach. Dudycz był takim agentem Habsburgów w Polsce. Niektóre jego listy wysyłane na dwór Habsburgów są szyfrowane. Właśnie musieliśmy odczytywać te szyfry. Tych listów nie tylko jest wiele, jeśli chodzi o liczbę, ale również są bardzo różnorodne. No i też są pisane w wielu językach. Musiał zaprząc do współpracy bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin. Profesor Ściucki miał szczególne predyspozycje do kierowania tym projektem. No, po pierwsze ogromną wiedzę też dotyczącą postaci, które pojawiają się w tych listach, postaci korespondentów Dudycza. To była praca dokumentacyjna, praca poszukiwania w archiwach, w bibliotekach w całej Europie, w epoce, kiedy nie było spisów elektronicznych, mailów, nie było skanów. Wszystko trzeba było robić na piechotę, kserując, korespondując listami. Ściucki należy bez wątpienia do grona najlepszych znawców reformacji i w Polsce, i w Europie. Stąd też człowiek, który bada dzieje tego ruchu, nie może się obyć bez znajomości dzieł Ściuckiego. Bez Ściuckiego obraz naszej historiografii dotyczącej drugiej połowy XVI stulecia wyglądałby zupełnie inaczej. A jak teraz się patrzę na wyniki, jak się patrzę też na warunkach, w którym powstał ten pomysł, można mi powiedzieć, że to było istne szaleństwo.